Tony groźnych odpadów. Akcja służb w kilku województwach sprowadzili i porzucili tysiące ton niebezpiecznych odpadów. Grozi im 8 lat więzienia. Sześciu członków grupy przestępczej, która nielegalnie przywoziła z zagranicy, a następnie porzucała niebezpieczne odpady, zatrzymali policjanci z Częstochowy. Śledczy ustalili, że w województwo opolskim sprawcy zostawili co najmniej 3 tysięcy. Ton groźnych śmieci. Cała szóstka podejrzanych została aresztowana, podała we wtorek częstochowska policja. Pod koniec 2019 roku, w komendzie miejskiej Policji w Częstochowie powołana została tak tzw. Grupa Śmieciowa, która pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach zajmuje się zwalczaniem nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych na terenie kraju. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wpadli na trop 14 nielegalnych składowisk w województwie Śląskim, Opolskim, Mazowieckim i Łódzkim. Skrupulatna praca i ścisła współpraca z katowicką prokuraturą doprowadziły do tego, że do tej pory już 36 osób usłyszało zarzuty za transportowanie i składowanie groźnych dla życia i zdrowia substancji na terenie kraju. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały też zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 16 z nich trafiło do aresztu, wyliczają częstochowscy mundurowi. Czytaj też: recykling w Polsce ile odpadów wytwarzamy, a ile przetwarzamy. W ubiegłym tygodniu policjanci z Częstochowy zatrzymali kolejnych sześciu podejrzanych. Według ustaleń śledztwa w 2020 roku zwieźli oni, a następnie porzucili 2000. Ton odpadów niebezpiecznych w skarbimierzu osiedlu Polskie. Na podstawie zabezpieczonych próbek znalezionych tam substancji biegli stwierdzili, że były tam przechowywane odpady stanowiące poważne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Tysiąc ton odpadów sprawcy przetransportowali i porzucili na terenie Kędzierzyna Koźla. Trafiły tam substancje, które z uwagi na swoje właściwości fizyko-chemiczne bezpośrednio zagrażały życiu i zdrowiu wielu osób, zaznaczyła policja. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 47 do 53 lat, mieszkańcy województw Śląskiego i Dolnośląskiego. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywóz z zagranicy odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zezwolenia grozi im do 8 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd postanowił, że cała szóstka kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie.